Koniec roku szkolnego, który odbył się 24 czerwca we wszystkich szkołach w całym kraju, a co za tym idzie również w powiecie oświęcimskim, to najbardziej oczekiwany przez uczniów dzień w roku szkolnym. To w tym dniu wraz z brzmieniem ostatniego dzwonka rozpoczynają się upragnione przez dzieci i młodzież wakacje. Moje wakacje są bardzo aktywne. 30 czerwca wyjeżdżam na Mistrzostwa Polski. Potem na 2 tygodnie jadę na wymianę do Niemiec i generalnie mam zamiar zrobić dużo w te wakacje i będzie pięknie. Na pewno na wakacje się pojedzie jeszcze, bo pewnie w sierpniu nad morze coś takiego, ale tak to już myślę, że w domu. Wszystko ogólnie na spontanie. Nie mam planów, ale chcę robić jak najwięcej. Jakieś aktywności fizyczne najlepiej, biegać, jeździć na rowerze. No i chyba tyle. Zakończenie roku szkolnego jest również okazją do podsumowania pracy uczniów. Na uroczystych akademiach najbardziej wyróżniający się ocenami lub pracą na rzecz szkoły i lokalnego społeczeństwa otrzymują nagrody i wyróżnienia. Uczniowie natomiast kierują podziękowania dla nauczycieli za trud włożony w ich wychowanie oraz wiedzę, jaką dzięki nim pozyskali. Moim zdaniem to jest takie nagrodzenie mojej pracy przez cały rok i jest to taka satysfakcja moja własna osobista. Nagrody, które otrzymujemy od szkoły, oczywiście nas mobilizują do dalszej pracy, są dla nas takim specyficznym wyróżnieniem, bo pokazują, że jednak dla kogoś coś się liczy, że my robimy, tak? I jest to dla nas takie miłe. Powiatowy zespół nr 1 w Oświęcimiu odwiedził starosta oświęcimski Zbigniew Starzec, który z okazji zakończenia roku szkolnego podziękował gronu pedagogicznemu oraz uczniom za ich wysiłek włożony w naukę. Podziękowanie dla gronu pedagogicznego za fantastyczną pracę, za to, że swoją pracą spowodowali to, że jesteście w tym miejscu, w którym w tej chwili jesteście. Dziękuję Wam bardzo, drodzy pedagodzy, za fantastyczną pracę edukacyjną w tej placówce. Druga część, pozwólcie, że skieruję do Was. Myślę, że wszyscy tutaj, jak tutaj siedzicie na sali gimnastycznej, nie tylko ci, którzy będą dzisiaj wybrzmieli, zasłużyliście na wypoczynek. Więc życzę Wam wspaniałych, wymarzonych, wyśnionych wakacji, żebyście po tym dwumiesięcznym wypoczynku wrócili z naładowaniem energią do dalszej pracy. Również w Konarze dyrekcja szkoły i nauczyciele przyznali uczniom nagrody i wyróżnienia. Patrząc po wynikach klasyfikacji, myślę, że to był dobry rok. 390 uczniów, którzy w tej chwili są w klasach pierwszych i drugich, z tej grupy 134 uczniów uzyskało świadectwo z wyróżnieniem. Średnia szkoły znacznie powyżej 4. Ale ten rok to też mierzenie jakości pracy szkoły, ewaluacja zewnętrzna. I ta ewaluacja zewnętrzna potwierdziła w tych obszarach, w których była badana, że szkoła idzie w dobrym kierunku, że się rozwija. Dużo różnych projektów, dużo różnych inicjatyw, ogromna rzesza wolontariuszy, ogromna liczba konkursów, więc pod tym kątem tak. Pod kątem wychowawczym, opiekuńczym też dobry rok, bo jesteśmy w komplecie, wszyscy zdrowi, wszyscy cali, co jest największą zmorą każdego dyrektora, bo edukacja jest edukacją, natomiast przede wszystkim bezpieczeństwo, więc w tym kontekście również dobry rok. Cóż, na pewno były wzloty i upadki, ale jak teraz widać, wiele nagród tutaj jest wystawionych. Wielu ludzi zdobyło jakieś tam wyróżnienia na uniwersytetach, będą dalej już mogli uczestniczyć w układach, wiele konkursów, wiele olimpiad, wiele także sportowych osiągnięć. No, nasi uczniowie wszędzie się udzielali, tam konkurs kreatywny. No, staraliśmy się być wszędzie, jak to uczniowie Konara i myślę, że nam wychodziło. Oprócz tego, no cóż, pierwszy rok po stuleciu, myślę, że jakoś z przytupem ruszyliśmy. Działo się dość troszkę, też kręciliśmy pod koniec roku właśnie filmik promocyjny, który będzie teraz prezentowany i myślę, że wszyscy teraz zmęczeni, aczkolwiek szczęśliwi i zadowoleni, ruszą trochę w jakieś fajne przygody na wakacje, odpoczną i wrócą z nową energią we wrześniu. Czekamy na wyniki egzaminów maturalnych. Myślę, że to jest jak gdyby taki wyznacznik pracy naszych placówek oświatowych. Ale nie w 100%. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd, wyposażenie pedagogów, to jestem zadowolony. Nasze szkoły są
coraz ładniejsze, coraz piękniejsze, coraz lepiej doposażone. Nasi nauczyciele są coraz bardziej wykwalifikowani, także pod tym względem na pewno tak. Coraz więcej absolwentów naszych szkół dostaje się na uczelnie wyższe, także myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Natomiast w powiatowym zespole numer 6 w Brzeszczach gościła Ewa Pawlusiak, członek zarządu powiatu. Dzisiaj uczniowie odbierali laury za plon ciężkiej pracy, za cały rok, za wyrzeczenia, ale też musimy pamiętać o tych, którzy odchodzą, wychodzą już z tej szkoły, a nie będą mieć zatrudnienia. Ci, którzy zostają w szkole, cieszą się z wakacji. To był bardzo trudny rok szkolny, dlatego że żegnaliśmy się z dużą ilością klas górniczych, którym 4 lata temu obiecano pracę, a w tej chwili chłopcy zdają egzaminy i to zdają egzaminy pięknie, bo wszyscy zdają mi te egzaminy i pytanie zadają, gdzie pójdziemy pracować. Wykształcić górnika to jest trudna sprawa. 4 lata dość specjalistycznej nauki po to, żeby wyjść na rynek pracy bez potrzebnych do podjęcia pracy z kwalifikacji.